Cześć, ja jestem Oscypek, a dzisiaj otwieramy specne. A więc w tym pięknym, czarnym, minimalistycznym pudełeczku znajdują się prawdopodobnie katalog od specne, instrukcja obsługi w języku polskim, naklejki, certyfikat chronowania. Widzimy mniej więcej 380 FPS-ów ma. Co mamy dalej w instrukcji? Instrukcja, jak wymienić sprężynę na słabszą lub mocniejszą. W każdym systemie wymiany sprężyny szybkim specny. Oraz konserwację, jak ustawić hop-up, rotacyjny i zwykły. I fajne zdjęcie na koniec. Kolejną rzeczą jest sprężyna M90, czyli teoretycznie mamy założoną sprężynę mocniejszą. Później mamy magazynek typu high cap, metalowy, smyczkę do kluczy, nie do zawieszenia repliki, pamiętajmy. Baterię Nimha zwykłego 9,6, czyli dosyć, ale ta bateria mnie nie interesuje. I zwykła sieciowa ładowarka, która również mnie nie będzie interesowała. I na końcu mamy to, co nas najbardziej interesuje w tym pudełku, czyli replikę. Może posprzątajmy trochę. A więc replika została sama na stole. Zacznijmy omawiać ją od tyłu. Kolba poszerzana typu Special Forces, polimerowa. Na polimerowej prowadnicy kolby, ale bardzo twardej, przyjemnej w dotyku. Dalej mamy body, również polimerowe, w którym są metalowe części takie jak osłona spustu, sam spust, selektor ognia, dźwignia zwalniania magazynka, dźwignia bolt catch, dźwignia przeładowania, pokrywa wyrzutu łusek, osłona naszego systemu rotacyjnego hop-up, piny oraz zaślepka z tyłu body. Przechodząc dalej mamy przyrządy mechaniczne składane. Front jest aluminiowy, przyjemny w dotyku, z szynami RIS, które możemy odkręcić, i tłumik płomienia również mamy metalowy, bodajże aluminiowy. W środku chyba lufa, z tego co widzę, tak, też jest aluminiowa, i gearbox nie jest plastikowy, jest zwyczajny, mocny, aluminiowy. Dalsze testy, jak i będziemy sprawdzać, jak szybko można wymienić tutaj sprężynę, będą w innych odcinkach warsztatowych opowieści. Ten model, jak i inne, możecie znaleźć w sklepie Gunfire. Jeśli akurat nie ma promocji, nie bójcie się, skorzystajcie z kodu rabatowego, który jest w opisie filmu. A tymczasem to tyle. Dzięki za oglądnięcie. Zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Cześć!